cyklu Echa głośnego wywiadu z Bożeną Dykiel w Dzień Dobry TVN. Aktorka opowiadała im inaczej o depresji, z którą również się zmaga, ale w pewnym momencie temat zszedł na pandemię oraz reklamy specjalnych okularów. W sieci rozpętała się burza, aktorkę skrytykowała m.in. Paulina Młynarska, a teraz głos w sprawie zabrała Ilona Łebkowska, scenarzystka i producentka telewizyjna. Bożena Dykiel w Dzień Dobry o spisku bogaczy i statystykach covidowych. Już dawno żaden wywiad nie wywołał tak wielu emocji jak rozmowa z Bożeną Dykiel w Dzień Dobry TVN. Aktorka została twarzą kampanii Twarz Depresji. Nie oceniam. Akceptuję, a więc opowiadała o swoich doświadczeniach z tą poważną chorobą. W dalszej części rozmowy Dykiel podjęła jednak temat pandemii, którą uważa za spisek. Ostatnie dwa lata to jest walka świata z ludźmi, z bogaczami, którzy chcą nami rządzić. Takie jest moje przeświadczenie, bo jeżeli nas się zastrasza i jeżeli ciągle nas się lockdownuje i nie pozwala się spotykać. Grypa szalała przez tyle lat i mnóstwo ludzi umierało, nawet więcej niż w tej pandemii. A ta pandemia dla nas jest jakimś obozem, mówiła stanowczo. W pewnym momencie gwiazda zaczęła reklamować również okulary, które poprawiają jej nastrój. Wówczas Agnieszka Woźniak-Starak przerwała rozmowę z aktorką, a w sieci rozpętała się niemała afera. Ilona Łebkowska ostro krytykuje Bożenę Dykiel. Głos w sprawie zabrała również uznana scenarzystka, Wiem jak miłość, Kugel Mogel, Och Karol, Barwy Szczęścia, Ilona Łebkowska, która krytykuje aktorkę. Są ludzie, którzy szczególnie powinni zastanawiać się, zanim coś powiedzą, szczególnie publicznie. Bo jak się nie zastanowią, to z ust wypadają im czasem takie bzdury, że głowa mała. Do takich osób należy, niestety, Bożena Dykiel. Pisze niestety, bo ją prywatnie lubię za jej energię, humor, a podziwiam za kilka wspaniałych ról. Kiedyś, skarżąc się na zbyt, jej zdaniem, niskie stawki aktorów grających w telenoweli na wspólnej, powiedziała w telewizji śniadaniowej, że TVN pożydził. Teraz, też w śniadaniówce wypowiedziała się o depresji, pandemii oraz zareklamowała cudowne okulary poprawiające nastrój. Był to stek bzdur, powiedzmy otwarcie. Niestety, kolejny raz się okazało, że najlepiej, jak aktorzy mówią tekstem, który napisał im kto inny. Przynajmniej niektórzy aktorzy. Napisała na Facebooku. Ostro.